pory w Instytucie Designu pokazywane były właściwie wszystkie dziedziny sztuki, wzornictwa. Już była ceramika, było szkło, mogliśmy oglądać również meble, no przeróżne rzeczy. Postanowiłam, że najwyższa pora właśnie pokazać tkaninę, taką najciekawszą. Postanowiłam sięgnąć troszkę do starych wzorów, do starych technik wykonywania tkanin. Przeszukując jakby możliwości takie, które możemy tutaj zademonstrować w Instytucie, trafiłam na Politechnikę Łódzką, tam na Wydział Wzornictwa. Nawiązałam współpracę z panią Dorotą Taranek, która prowadzi tam pracownię projektowania właśnie żakardów i udało nam się stworzyć wystawę, ponieważ chciałyśmy też również pokazać pracę studentów, to w jaki sposób młodzi ludzie myślą o tkaninie, w jaki sposób projektują, w jaki sposób mają takie designerskie podejście do tego tematu. Udało nam się zebrać prace chyba najciekawsze, które na uczelni w tej chwili są dostępne i zademonstrować je Państwu. Oczywiście tkanina pokazana jest w czystej formie, ale tą tkaninę żakardową możemy stosować w bardzo różnych dziedzinach, właśnie w ubiorze, w meblach. Znamy przecież tkaniny żakardowe w tkaninach obiciowych, więc jakby dziedziny pokazania tej tkaniny w życiu codziennym są bardzo szerokie. Natomiast tu w Instytucie możemy obejrzeć tkaninę jako taką, a przede wszystkim zapoznać się z techniką powstawania żakardu, ponieważ jest to niezwykle ciekawe i nowatorskie, mimo że technika właściwie istnieje od bardzo, bardzo dawna. Technika sama powstała w 1805 roku, wymyślił maszynę tkacką żakard, stąd właśnie ta tkanina bierze nazwę. Ideą było to, aby móc produkować tkaniny wielkimi wzorami. Tkaniny tłoczone, tkaniny dwustronne, które można pokazywać w różny sposób. Można też powiedzieć, że dużą ciekawostką jest to, że wzornica żakardowa, która była stosowana właśnie w krosnach tkackich produkujących te tkaniny, była jakby pierwowzorem również wzornic do zapisywania danych w późniejszych maszynach dziewiarskich, czy nawet w komputerach w przyszłości. System zastosowany binarny, ten system zero-jedynkowy, pozwolił na to, aby można było sterować również osnową. Do tej pory tylko wątek był częścią ruchomą, natomiast osnowa była częścią stałą. Wzornica żakardowa, czyli ta wzornica perforowana, pozwalała na to, aby móc sterować osnową. Oczka pozwalały przenikać, rozdzielać osnowę warstwowo, dzięki temu tkanina robi się przestrzenna. Nie chcę tutaj zdradzać dokładnie szczegółów, w jaki sposób to powstaje, ponieważ to Państwo możecie zobaczyć na wystawie. Obejrzeć, w jaki sposób maszyna tka tkaninę. Natomiast jest taka ciekawostka, bo podobne wzornice później były stosowane w innych maszynach na przestrzeni wieków. Te tkaniny, które mają około 3 metrów długości, są tkane naprawdę w niespełna 1,5 godziny, nawet krócej, to w zależności jeszcze, jaki jest wzór, jak jest skomplikowany. Natomiast no, dawniej oczywiście taki proces trwał kilkanaście dni, a nawet miesięcy, w zależności od tego, no, jaki był wzór, jakie nici były używane. W tej chwili komputery nas wyręczają. Nie musimy tych wzornic tworzyć. Projektanci siedzą przy sprzęcie komputerowym, projektują tkaniny, ale oczywiście pierwotnie sięgają do rysunku, do malarstwa, skąd czerpią swoje inspiracje i wzór. I możemy właśnie zobaczyć na naszej wystawie, skąd studenci tą inspirację brali. Są to oczywiście elementy natury, są to elementy abstrakcyjne, no przeróżne, także myślę, że tutaj każdy znajdzie tkaninę, która bardzo mu się spodoba.